Przecież nie każdy, kto ma 30, 40 czy 50 lat, musi zarządzać ludźmi. To, to nie jest jedyna ścieżka kariery. Dlaczego o tym mówię? Bo coraz częściej trafiają do mnie ludzie, którzy z jakiegoś powodu nie chcą, ale muszą zarządzać. Tak? Albo prezes poprosił, byłem osobą godną zaufania, albo potacie ktoś tą firmę musi przejąć, kto jak nie własne dziecko, albo przecież był szklany sufit, musiałem go przebić, to była jedyna ścieżka kariery. No i co? Często, gęsto, Co świetnego specjalisty mamy przeciętnego, albo co gorsza fatalnego menadżera. W związku z tym mój apel do Ciebie, prezesa, dyrektora, nim awansujesz swojego najlepszego specjalistę, to zastanów się, czy opłaca Ci się stracić najlepszego specjalistę na rzecz fatalnego menadżera. A też mówię do Ciebie, koleżanko, kolego, który się zastanawia, a może by to stanowisko podjąć, może na ten konkurs by wystartować, może by było świetnie być dyrektorem, zarządzać ludźmi. Pomyśl, czy Twoim talentem jest to, żeby zarządzać, czy Twoim talentem jest, żeby być świetnym specjalistą. I jedna i druga ścieżka może być wspaniała, pozwolić się realizować i mieć naprawdę świetne dochody. Nie jest tak, że tylko ścieżka dyrektora, prezesa, czy osoby zarządzającej ludźmi to jest ścieżka sukcesu. Sukcesem jest zrobienie to, do czego jestem powołany. Przez lata zarządzałem, mi się wydaje, że byłem całkiem przyzwoitym menadżerem, ale w tej chwili spełniam się w tym, że doradzam. Nikim nie zarządzam i jestem szczęśliwy i całkiem nieźle mi się wiedzie. W związku z tym. Czy masz lat 30, 40 czy 50, to Twoim przeznaczeniem niekoniecznie jest bycie menadżerem ludzi. Zrób to, do czego jesteś powołany, do czego jesteś powołana.